Witam po cięciu w drugiej części update'a kwietniowego. I materiał ten, część druga tego update'a jest nagrywana kilkanaście godzin po poprzedniej. Był plan, żeby nagrać tam po 3-4 godzinach z racji tego, że musiałem coś wyjść na miasto, załatwić dwie rzeczy, ale koniec końców przyciągnęło się to, że nagrywam to w niedzielę o godzinie 7:04. Tak więc, no, tak wygląda sytuacja. Dobra, moi drodzy, o czym to ja mówiłem? Aha, o tak, o dodatkach. Mówiłem o dodatkach i nie tylko o dodatkach, ale również o tytułach, które będę chciał kupić w pudełkach. Ale moi drodzy, że też jeszcze to może nie tyle co usystematyzuję, ale bardziej uporządkuję, no to na pewno w pierwszej kolejności bym chciał się zająć dodatkami do tytułów, które mam, a dopiero później w miarę możliwości uzupełniać swoją kolekcję pudełkową, która znajduje się oczywiście tutaj w tym miejscu, gdzie teraz pokazuję palce. Od razu też dodam, że to miejsce zaczyna nie wystarczać i no, jak tak dalej pójdzie, to koniec końców będę może nie tyle co zmuszony, ale będę chciał zacząć serię z niektórych tytułów. Ale do tego oczywiście trochę czasu musi jeszcze minąć. Moi drodzy, jeśli chodzi o Xboxa 360, tak naprawdę, to powiem wam szczerze, że zostało mi już bądź co bądź niewiele dodatków do zakupienia. Jeśli chodzi, może nie tyle co samych dodatków, ale chociaż nie, w sumie tak. Przede wszystkim na pewno do Black Opsa 3 będę chciał tutaj w wersji na Xboxa 360. Ja wiem, co niektórzy sobie pomyślą, że to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto i tak dalej, ale wiecie, warto jednak mimo wszystko, przynajmniej ja tak twierdzę, warto mieć porównanie i zobaczyć, jak wygląda wersja. Jako że na początku na pewno będę chciał się skupić właśnie na Black Opsie 3, ale w wersji na Xboxa 360, a dopiero dużo później na pewno skupię się na wersji na Xboxa One, ale do tego oczywiście musi przyjść czas. Później na pewno będę powoli sobie dokupywał na dodatki do pierwszego Black Opsa i na końcu również do Black Ops, do Ghostów. Swoją drogą, taka ciekawostka ma ode mnie. Ja niedawno, bo w piątek, oglądałem sobie materiał na temat najlepiej sprzedających się tytułów. I co mnie zszokowało, to to, że Call of Duty Ghosts ogólnie jest jedną z najlepiej sprzedających się tytułów w serii Call of Duty. Pobił taki tytuł jak chociażby Modern Warfare 2, Call of Duty 4 Modern Warfare. Więc to jest ciekawe, że ten tytuł, który jest dość mocno hejtowany, sprzedał się tak dobrze. Ciekawe dlaczego, Call of Duty? Ale to też może być po prostu spowodowane tym, że rok 2013 niezbyt obfitował w FPS-y, bo tak naprawdę co było? Ghosty i Battlefield 4. Z takich naprawdę dużych tytułów. Pomijam tutaj mniejsze tytuły, czy też jakieś, jak na 2013 rok i dalej, no to Ghost naprawdę sprzedał się dobrze. Ale wracając do
Meritum. Jeśli chodzi tutaj o zakup dodatków, to na pewno w pierwszej kolejności będę chciał się skupić, o ile nie będzie żadnych promocji w sklepie Microsoft. Wiadomo. Właśnie na tych trzech tułach, czyli Black Ops 3, Black Ops i Ghosts. Ale jak wiadomo, tym zajmę się tak naprawdę no, za jakiś czas, z racji tego, że wczoraj, czyli w sobotę, względem tego, kiedy to nagrywam, też bierzcie to pod uwagę, zakupiłem sobie dodatek. Zakupiłem sobie przepustkę, czy też garnet sezonowy. Wiecie co? Aż sprawdzę. Sprawdzę, bo to się lubi różnie nazywać. Przepustka sezonowa, garnet sezonowy. No, to jest bodajże chyba właśnie przepustka sezonowa, coś koło tego. Nie wiem, no tutaj nie pokazuje mi, ale wiecie co? Jebać. Jebać jak to się nazywa, bo wszyscy wiedzą, o co kurwa chodzi, prawda? Dziękuję za potwierdzenie. Wracając. Zakupiłem tą ową przepustkę do Assassin's Creed Valhalla. I tak wiem, w skład tej przepustki nie wchodzi dodatek Świt Ragnaroku, ale jakoś nie palę się do tego, żeby przynajmniej na tą chwilę kupować, bo to wiem, że tam jest dość dużo błędów, a Ubisoft mimo wszystko potrzebuje czasu, żeby na dobrą sprawę załatać. Ale zakupiłem właśnie do Valhalla ten Season Pass, karnet sezonowy, przepustkę sezonową, jak go zwał, tak zwał, w skład którego wchodzi pierwszy dodatek Gniew Druidów i drugi Oblężenie Paryża. I powiem tak, ja na pewno będę chciał to ograć, ale dopiero w momencie, jak już, że tak powiem, zajmę się poza tymi trzema rzeczami, które chciałem tak czy siak sprawdzić, czyli karnetem w Call of Duty Ghosts w wersji na Xbox One, następnie sprawdzić po bronie w te trzy zakupione z Sniper Elite 3 Afryka, no i sprawdzić również karnet z Call of Duty Black Ops 2. I prawdopodobnie wtedy zabiorę się za ogrywanie tych dodatków, czyli Gniew Druidów oraz Oblężenie Paryża do Assassin's Creed Valhalla. Jeśli chodzi o kolejne tytuły, takie, które no tutaj już w formie fizycznej nadal będę polował, tak, czyli pudełka, no to w pierwszej kolejności na pewno będę chciał się skupić na serii Call of Duty. Nie dlatego, że jest podobnie jak Assassiny, czy nie wiem, Battlefieldy, czy może nie, Sniper Elite bliska mojemu sercu, ale z racji tego, że to są tak naprawdę ostatnie dwa kody, których mi w kolekcji brakuje. A właściwie bardziej trzy kody, ale niestety Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered występuje tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej. Ale może w przyszłości pojawi się specjalny bundle Call of Duty Modern Warfare Campaign Remastered, Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered i Call of Duty, nie, przepraszam. Nie, tak, Call of Duty Modern Warfare Remastered, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered i Call of Duty Modern Warfare 3 Campaign Remastered. Powie, ukaże się w takim bundle Call of Duty Trilogy Modern Warfare Remastered. Ja uważam, że prawdopodobnie taki tytuł może się pojawi. Koniec końców. I jak wyjdzie w pudle, to oczywiście będę chciał sobie w pudle kupić, zobaczyć. No bo wiecie, do kolekcji zawsze warto mieć. Huh. Idziemy dalej. Jeśli chodzi właśnie o te Call of Duty, których mi brakuje, to jest to tak naprawdę dwójka i trójka.
Co prawda Call of Duty 2 posiadam w wersji na peceta, ale jak zapewne większość z was się domyśla, no jako że nagrywam z konsoli, gram na konsoli, no to do peceta raczej dostępu nie mam. A nawet jeśli mam, to jest to laptop, który nie uciągnąłby gry sprzed 20 lat. Więc może o ile pierwszego koda by jeszcze jako taką udźwignął, no to wiem, że po 15, może 20 minutach by się laptop po prostu wyłączył. Nie jest to typowy laptop do grania, więc no tutaj gram tylko i wyłącznie na konsoli, i więc nie dziw bierze, że na konsoli też bym chciał. Ale za to nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że Call of Duty 2 i Call of Duty 3 posiada wersji cyfrowej. Tak. A mimo wszystko jeszcze chcę mieć wersję pudełkową. Większość z was pomyśli, no kurwa, idiota, no debil, no ja pierdolę, po chuj mu dwie wersje. A ja wam powiem, że warto mieć dwie wersje z racji tego, żeby po prostu mieć swego rodzaju zabezpieczenie, bo jak wiadomo, nie wszystko, co jest cyfrowe, jest wartością stałą. No bo bierzmy tutaj świeży przykład, chociażby w Federacji Rosyjskiej, gdzie zamknięto sklepy i tak dalej. Większość graczy z Rosji straciła dostęp do swojej biblioteki tytułów. Co prawda w większości cyfrowej. I jeśli ktoś mówi, że no okej, to jest jeden taki przypadek na ile? No to powiem wam tak, że niezależnie od tego, gdzie mieszkacie, każdy może utracić dostęp do biblioteki cyfrowej. Poza tym nie kupujemy gier, tylko kupujemy licencję na korzystanie z tej gry na czas nieokreślony. A czas nieokreślony to może być na przykład na 2 dni, na miesiąc, na 17 lat, albo na dożywotnie, bądź do momentu, kiedy się serwer nie spierdzi. Wiadomo co. Tak więc Call of Duty na pewno tak czy siak będę chciał mieć. Dalej jest Medal of Honor Airborne. Kurwa, w ogóle zapomniałem o tym tytule, że mam go. Teraz widzę, że mam tych. Ale dobra, trzeba będzie zapamiętać. Dalej jest chociażby Metro Redux, tylko tutaj na pewno będę chciał sobie załatwić, że tak powiem, dwie wersje. Metro 2033 oraz Metro Last Light. Wersje na Xboxa 360 oraz... Nie wiem, czy jest taka opcja. Napiszcie mi bardzo proszę w komentarzu, bo na internecie ja znajduję tylko Metro Redux, czyli Metro 2033 i Last Light wersji Redux. Podkreślam, wersja Redux, czyli odświeżona na konsolę Xbox One, ale w formie kodu cyfrowego. Dlatego napiszcie mi proszę, czy jest w ogóle możliwość taka, czy też nie zdobycia jakiejś wersji pudełkowej tych tytułów. Nie musi to być oczywiście w jakimś bundlu, nie wiadomo jak drogie, ale dajcie mi po prostu w komentarzu znać, czy Metro Redux w ogóle w jakikolwiek sposób jest dostępne fizycznie. Będę wam bardzo wdzięczny za to. Dalej jest chociażby Gears of War 2. Operation Flashpoint Dragon Rising to jest mimo podobnie jak dwa następne tytuły, czyli Rainbow Six Vegas 2 i Rainbow Six Vegas. Te trzy tytuły już wiem, że będzie naprawdę mega ciężko dostać w wersji fizycznej. Następnie jest Splinter Cell Conviction, Tomb Raider Underworld oraz Zombie Army Trilogy. O ile Splinter Cella i Zombie Army Trilogy nie jest aż tak ciężko zdobyć, tak z Tomb Raider Underworld, no tutaj może być pewien problem. Podobnie jak problemem może być zdobycie Call of Juarez Gunslinger. Ale tutaj jeszcze będę się rozglądał.
Dalej, co my tu mamy? Gears of War 4. Również będę chciał wersji na... W ogóle ciekawostka ze swojego życia, taką wam sprzedam, że jak zagrałem pierwszy raz w Gears of War 2, to powiem wam szczerze, że nie bardzo wiedziałem, o co chodzi z tym zachwytem nad serią Gears of War. Zagrałem w moim... W ogóle, pierwszą częścią Gears of War właśnie była dwójka. Później wyszło Gears of War 4, które mega mi się spodobało. I jakoś w zeszłym roku, też w okolicach lutego, w Goldzie był dostępny Gears 5, który również mi się spodobał, mega. I powiem wam szczerze, że no powoli zaczynam rozumieć, dlaczego ludzie tak bardzo pokochali Gears of War. Ale wiecie, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie i tyle. Dalej jest Battlefield 4 w wersji na Xbox One, który będzie mega łatwo zdobyć. Następnie jest Rogue Remastered, no trochę ciężej, podobnie jak Assassin's Creed The Ezio Collection. Assassin's Creed 4 Black Flag, również w wersji na Xboxa One. Następnie mamy tak, Zombie Army 4 Dead War. To już może być trochę ciężej, ale wiem, że nadal jest dostępne. Tomb Raider Definitive Edition również. Shadow of the Tomb Raider, ja i tutaj muszę się na chwilę zatrzymać z racji tego, że na chwilę obecną przechodzę właśnie Shadow of the Tomb Raider i powiem wam szczerze, że gdybym miał wybrać tytuł pomiędzy tą nową trylogią Lara Croft, czyli tą z 2013, 15 i 2018, to powiem wam szczerze, że chyba wybrałbym Shadow of the Tomb Raider. Nie dlatego, że jest to najnowsza odsłona, tylko z racji dlatego, że naprawdę podoba mnie się ten tytuł. Jest mega duży, a powiem wam, że no takich zagadek to ja dawno nie widziałem, nie wiadomo ilu tytułach. Mimo że przechodzę ten tytuł dopiero pierwszy raz, nie oglądałem go nigdzie, tak. No, niektóre zagadki rozwiązuję za pierwszym razem, a przy innych, powiem wam szczerze, chyba tylko przy jednym grobowcu. Przy jednym grobowcu z chyba bodajże zadania z misji pobocznej potrzebowałem pomocy internetu, bo nie bardzo wiedziałem, jak trzeba to rozwiązać. A tak poza tym to głównie korzystam z podpowiedzi w samej grze oraz no, że tak powiem, na chybił trafił, czasami trzeba sprawdzić, o co chodzi. Mimo wszystko Shadow of the Tomb Raider naprawdę polecam. Co prawda nie, recenzja jeszcze się ukaże, jeszcze chyba zanim w ogóle nagram recenzję, co ja mówię, zanim recenzja się kurwa pojawi, to już dawno będę za paroma innymi tytułami. Prawdopodobnie będę kupował dodatki do Ghostu. Ja żartuję. Następnie jest Assassin's Creed Origins, Rise, Son of Rome, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o tytuły takie czysto pudełkowe. No szkoda, ewentualnie tutaj szkoda, że Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered nie jest w wersji pudełkowej. No cóż, ale jak to się mówi, nie można mieć wszystkiego. I dobra, wróćmy jeszcze na chwilę do omawiania dodatków. Jak już zakupię tam na 360, wszystko co tam będę chciał, potrzebował i tak dalej, i tak dalej. No to to się drze za oknem, ale cóż. Na pewno potem będę chciał zająć się dodatkami w wersji na... W ogóle, w tytuły dla Xbox One, tak, a potem, cóż, potem się zobaczę w ogóle, jeśli chodzi o moje zakupy growe, niegrowe, no to na pewno też pudełkowe będę chciał, moi drodzy, tak, Sniper Elite V2 Remastered. Ja ten tytuł przychodziłem na
360 w C i na łanie, ale w wersji. Ona się bodajże nazywa tej. We wstecznej kompatybilności. O. I wygląda to ok, aczkolwiek remaster wiem, że tam wygląda zdecydowanie lepiej, ale mimo wszystko sam chciałbym ocenić. Następnie Sniper Elite 3 Afryka w wersji na Xboxa One. I też mimo wszystko bym chciał zobaczyć, jak to wygląda. Dalej oczywiście jest Call of Duty Advanced Warfare Digital Pro Edition, czyli edycja, cyfrowa edycja Pro, wiecie, dla prawdziwych prosów za jedyne, uwaga, 339 zł. Bez żadnej promocji ani niczego. Okej. Następnie jakieś tam dodatki do Black Ops 4, do Black Ops 3, do Assassin's Creed Unity i Syndicate, do Sniper Ghost Warrior, Contracts i Contracts 2, do Assassin's Creed Valhalla, do Zombie Army 4, przepustki sezonowe, tam rok drugi i trzeci, do Watch Dogsów. Na pewno też będę chciał sprawdzić sobie, jak już zresztą mówiłem wcześniej, Strażników Galaktyki, czy Crisis Remastered Trilogy oraz Cyberpunk 2077. A poza tym, jeśli chodzi o jakieś inne tytuły, nie tytuły, no to tak naprawdę to jest wszystko. To jest, chociaż nie. No teraz jeszcze w 26 maja premiery będzie mieć Sniper Elite 5, które najpewniej kupię też w dwóch edycjach, czyli w edycji tej zajebistej, edycja Deluxe, jak to ja lubię, czyli mieć przepustkę roku pierwszego do Sniper Elite 5 France, kurwa. No bo zresztą jeszcze otrzymamy w edycji tej jest jeszcze, no kurwa, pistolet Walther P38 z tłumikiem, tak więc w wersji z wbudowanym tłumikiem, więc ja jestem za, na pewno kupię i na pewno też kupię chociaż nie, tak, w wersji pudełkowej, no bo kurwa, dlaczego nie? I dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, to wiecie co robić. Jeśli nie, no to też wiecie co robić. Komentarze są Wasze, łapy również. No i cóż, to by było na tyle. Taki update przyciągnięty trochę, wybaczcie. Ale wiadomo, życie to życie. I niektórych rzeczy nie da się ominąć, przesunąć, czy cokolwiek innego zrobić. Dzięki serdeczne za wysłuchanie. Do następnego materiału. No i cóż, do zobaczenia w filmach i do usłyszenia w filmach, które nagrałem i które również nagram, jakieś takie informacyjne i tak dalej. Trzymajcie się. Pa, pa.